Dzień dobry wszystkim miszkom, z tej strony Karolek 95, a tutaj minigierki od Karolka, czyli dzisiaj sprawdzimy wszystkie gry, których nie wiem dlaczego nie sprawdziłem kupę lat temu, dlaczego nikt nie napisał mi: oj Karol, stworzyłem dla ciebie grę, czy chciałbyś w nią zagrać? Więc dzisiaj nadrobimy te wszystkie gry, które zostały przygotowane dla Karolka, a wy już teraz zostawcie oczywiście mistrzowską łapeczkę w górę, jeżeli chcecie przygotować mi jakąś grę, którą mogę zagrać sobie na odcinku, no to dajcie znać tymczasem łapeczka w górę, hashtag Karolek albo hashtag gra. Gra o Karolku. Możecie zostawić jakikolwiek hashtag i lecimy mistrzowskiej intro. Let's go! Dobra, w grze nie ma muzyki z powodu braku wymaganego rozszerzenia do Click Team Fusion 2.5 z góry, przepraszam. Ty, Topato. Nie, coś innego. To za takie, za stare. Wszyscy rozwaleni i co? Teraz tak będę, rozumiem, grał aż donikąd. W sensie, na całe życie. Już nie ma hejterów! A jakie coś by jeszcze miało... No. Nie ma sensu. I co? To tyle pierwszej gierki. Jest grubo, ale dzięki za stworzenie jej, nawet jeśli to było 6 lat temu. Super, Karolek Bros. O, Nieźle. W każdym razie, super Karolek Bros. Czy ktoś tego się spodziewał? Za głośno. Ale dobra, super Karolek Bros. Ostatnio był super Fat Mario, więc mam nadzieję, że... Klikaj, jeden Karolek. World 1:1. Co tu się odwa... Idziesz, skaczesz. I to tyle. Ale trudne zadanie. Jeb. Karolek, not over! O co tutaj chodzi? Jakie jeb? Słucham, kochanie. Czy to jest Asia? Ej, ale co się od... Ja chcę wrócić tam. Dowiedziałem się, że Naruciak ukradł ci pasy na YouTube i dał Gabenowi. Zdobądź je, albo nigdy ich nie odzyskasz. Wciśnij kontrol. Dobra. Świat 69666. O kurde, co tu... Napierdzielasz, tylko zbierz amo. Czy to są pierogi? Farsz farszowany. O co tu... Ja cię strzela! Na kontrol, dobra. Okej. Okay. Jeb. Jeb! Mam 35 farszu! O, jestem nie do zajechania z taką ilością farszu. Jest ich więcej? Wihiu! Wihiu! O! Za dużo grzybów! Za dużo maślaków! To się tam gdzieś wcześniej działo, ale teraz... Poziom nie wiadomo jaki. Naruciakowy. Niech będzie. Co to kuźwa było? Jesus! Nie wiem, czego spodziewać się po tej grze. Czy to będzie jeb? Jeb. Jeb, farsz faszerowany, jeb. A to mogę rozwalić? Nie mogę, a wręcz nie chcę. A jakbym się skuł? Karolek, no... Od początku? Co to jest? Muszę się przyjrzeć. To był Stuart Kluska Baton. To mógł być Stuart Kluska Baton 6 lat temu. Dobra, teraz się nie kujemy na tym. W sensie... To tak będzie chyba szybciej. Im bardziej się skupię na... Mniej Stuartów! Im bardziej się skupiam na tym, żeby to przejść, tym jest ciężej. Co to za lepianka z Minecraft? Co tu się dzieje? World Mind... Minkdroft! Minicroft! Za co? O nie... O. Gdzie ja muszę w niego... ja muszę... Na ciuraka ładą... Ile on ma? Dwa życia! O, ja straciłem jedno. Ale walka, ty! Walka na... O, co ja... Ładuj! Jedno życie ma! Ja mam jeszcze 6, mogę się powykupić. Dobra, nie wygłupię się. Dobra. Bo kończy mi się farsz do pierogów! Ładuj! Jest dobrze! Świat Gabenowski! O to chyba chodziło! Co to za kosa? Dzięki, że mi pomogłeś, lecz lecę robić dalej Half-Life 3. A to było 6 lat temu, czy 7? A moje pasy też będą gdzieś w Half-Life 3. Twórcy gry należą do składu Error Code. Mogę chodzić, ty. Mogę wyjść za mapę? Nie mogę. Ale razem z Asią przez Minecraftowy świat. To linki URL. Zapraszam na fanpage. No i ja też. Jezu. Nostalgia wróciła. Przepiękna gra. Żałuję, że nie zagrałem w nią 6 czy 7 lat temu. Karolek The Game 5-dób Edition. Mhm. 2018-2019, czyli to jeszcze nie było tak dawno temu. No liczmy te 3-4 lata temu maksymalnie. Daj się oprzeć, kuźwa. No i dam pomoc. Czym będzie pomoc? 5-dób został porwany i uwięziony przez złe demony Emperora Antaresa. Pokonaj je i wstąp do jego pałacu na ostateczną bitwę. Lewo, prawo i skakanie. Hopsia, hopsia. Lewo, prawo, skok. AD i lewo, prawo. Co? Okej, wszystko wiem. Nie, nic nie wiem. Jak AD i lewo, prawo? No, nieważne. Chapter 1. Zwycięstwo 5-dupa. Zaczynamy. You are the greatest gladiator in the world. Emperor Antares was slain from your hand. Czyli został zgładzony z twojej ręki. Podsumuj punkty. Oj, error. Dlaczego? Co? Dlaczego? No nie. Karol, co jest? Wciśnij A. Ja pierdyle. Czemu jestem na pulpicie? Wciśnij A. Mogę iść? AD. O, na strzałkach tylko.
To jest, czy to jest podskok? O nie, ja mogę skakać w nie, no niesamowite. Dobra, zmierzamy do pliku exe. Olivier Joyce, twórca Whiskey Barrel, w sensie całego Swords and Sandals. Cześć Olivier. Chyba Karol, jeżeli wybierasz się do zamku Antoresa, przyda ci się to. Karol otrzymał miotacz ognia od Oliviera Joyce'a. Jak mogę, mordo, z niego skorzystać? Chapter drugi, początek przygody. Ja chcę skorzystać z miotacza ognia. Zaczynamy. HP 100. To jest próbny demon Antaresa. Wciśnij R, aby użyć broni. Uuuu. Jest nieźle. Uuuu. O, to jest jeszcze jeden próbny jego demon. Ej! Ty mnie nie atakuj! HP mi spada! Powoli. Kliknij na dźwignię, by wyłączyć laser. Najpierw... 9 HP mam. Game over. Ej, ale nie od początku! Powinny być jakieś checkpointy czy coś! Dobra, próbny demon, czyli jak stąd zaczynam, to jeszcze nie jest źle. Wihiu! Od razu lecę, kliknij dźwignię, ale strzałką? Dobra. I demon. 80 HP. Nie jest najlepiej. Dobra, ale to też myszki muszę używać. Karol, wreszcie jestem... A, to ja. W sensie... Wreszcie jestem na powierzchni! Zaraz, czy tam w oddali nie leży pałac Antaresa? Kuźwa, daleko. Albo mały jest. Hopsia! Ło! Oj, poszedłem w lewo, czy to dobrze? Chapter trzeci, nowe znajomości. Czemu poszedłem w lewo, wróciłem w prawo, a tu trzeci chapter? Co się dzieje? Kto to jest? Naruciak! No, pięknie. Naruciak! O, Karol, witaj. Ty też tu utknąłeś? A tak, by the way, to dla ciebie. Karol otrzymał numer telefonu Naruciaka. Pochuj mi jego numer w tej grze! Naruciak, wezmij mnie do walki pod klawiszem 1. Co? Okej. Okay. Spróbuj wezwać Naruciaka klawiszem 1. O, nieźle. Nieźle. Grunt, że mogę skakać. O nie, czy to jest oko Emperora, które przeniesie mnie do zamku na walkę? Czyli tak, mam na R miotacz ognia, na jedynkę wezwanie Naruciaka. Pałac, czyli koniec. Jesteśmy w pałacu Antaresa, wow. Wow. Wihiu. No, LJ, o kurde. LJ, ty mordo moja, ja cię chciałem postrzelić z miotacza ognia. Wiedziałem, że wybierasz się na walkę, więc oto mój numer. Karol otrzymał numer telefonu od LJ-a. Wciśnij, a wezwij mnie pod numerem 2, okej. Okay. 1 HP mam. Dlaczego? Wezwij LJ-a klawiszem 2. Wciskam. To nie działa. A tu dwójka. Halo. To nie działa. Nie działa wzywanie LJ-a. A tu co? Emperor Ant... Oj, walka... Oj, już walka z Emperorem? R... Ale nie działał Liajpyly! No nie... Jestem w pałacu Antaresa. W tę stronę. Wihiu. Nie mogę go rozwalić. O, teraz mogę. Nie mogę wezwać LJ-a, to jest najgorsze. No nie, no to... No nie do przejścia, starałeś się, ale no... Tu nie da się nic zrobić, da się to przejść? Okej, moi drodzy, jeżeli chcecie stworzyć dla mnie jakąś grę, ewentualnie na przykład, żebym zagrał większą ilość tych gier, bo na Game Jolcie jeszcze trochę gier o Karolku jest, no to dajcie znać pod spodem w komentarzach, będzie mi naprawdę bardzo miło. Pamiętajcie, walczymy z demonetyzacją na tym kanale, także dużo łapeczek w górę musicie zostawiać, żeby YouTube znowu zauważył ten kanał i zaczął go promować, ponieważ subskrypcje już nie do końca działają, to znaczy subskrybowanie kanału jest mniej ważne niż to, jeżeli pojawiasz się w polecanych YouTube'a, także bardzo fajnie będzie, jak ty chociaż jednej osobie pokażesz ten film, powiesz: mamo, zobacz, ale ona niech zobaczy to na swoim telefonie, wiesz o co chodzi. Najnowszy film, najnowsza playlista jakaś tam z filmami, bardzo fajnie będzie, jak wpadniecie na te filmy i pokażecie też je wujkowi i swojemu chomikowi. I subskrypcja kanału w tym momencie mniej ważna, ale również ważna, żeby pokazywały wam się powiadomienia również z dzwoneczkiem. To tyle, trzymajcie się, jeszcze skoki, do zobaczenia w kolejnych filmach, może i gierkach, może śmiesznych filmikach, może wszystkim innym na moim kanale. Trzymajcie się, nara, i dzięki za wszystkie gierki, jesteście najlepsi. Uuu.